piękna Polska, ale również Łomazy tętniły życiem i również obecnością społeczności żydowskiej. W Łomazach była bożnica, była synagoga, było miejsce, gdzie były sklepy, gdzie tętniło życie. Można było usłyszeć śpiewy kantorów, modlitwy rabinów. Była swoista symbioza z mieszkańcami Łomas pochodzenia polskiego, katolikami, prawosławnymi, unitami. To wszystko tak naprawdę zmieniło się za sprawą III Rzeszy Niemieckiej, która w 1939 roku zaatakowała Polskę. Wówczas wymordowano 6 milionów obywateli polskich, w tym 3 miliony obywateli polskiego pochodzenia, którzy byli Żydami. Dziś w Polsce nie ma już miast żydowskich, ocalały nieliczne synagogi, ale są przede wszystkim miejsca pamięci. Na jednym z tych miejsc pamięci znajdujemy się właśnie dziś. Nie przywrócimy życia zamordowanym, ale przede wszystkim naszym obowiązkiem jest pamiętanie o tych trudnych i tragicznych wydarzeniach. Temu właśnie służą chociażby te pomniki, ale również cmentarze, o które dbamy. Likwidacja getta w Łomazach rozpoczęła się 17 sierpnia 1942 roku i było to wydarzenie, które było częścią akcji Reinhardt, w której to podczas tej akcji Niemcy wymordowali 1,5 miliona Żydów. Kryptonim tej akcji odznaczał przede wszystkim eksterminację Żydów z Generalnego Gubernatorstwa w latach 1942-1943 na terytorium okupowanej Polski. Było to tak naprawdę tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, której celem było deportacja i uśmiercenie wszystkich Żydów przebywających wówczas na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W lesie Hały, w którym się dzisiaj znajdujemy, tak naprawdę na obrzeżach miejscowości Łomazy zginęło 1700, ale też niektóre źródła mówią o około 2000 Żydów, kobiet, dzieci. Również miejsca te po wojnie były upamiętniane, zwłoki były ekshumowane po zakończeniu wojny. Również część tych ciał zostało przeniesionych na cmentarz żydowski, czyli Kirkut w Łomazach, gdzie do dzisiaj stoi pomnik upamiętniający ofiary tych mordów. Zdarzyło, że w tym czasie, gdy tutaj odbywała się kaźń, ja byłem na łące, tam za lasem jest moja łąka, około kilometra i w pewnej chwili usłyszałem, to było około godziny między 10 a 11, dzień był słoneczny, tak jak dzisiaj. Piękny sierpniowy dzień. I raptem słyszę jakiś niezrozumiały dla mnie i po raz pierwszy słyszany krzyk. To był krzyk dzieci i kobiet, bo to były soprany. Krzyk trwa kilkanaście sekund i po krzyku i w trakcie słyszę wystrzały, salwy z karabinów. Chwila ciszy i znowu krzyk i znowu strzały z karabinów. Ja tak tam stałem jak wryty. Tak to pamiętam. Kilka razy to się powtórzyło. Ogarnął mnie lęk i uciekłem do domu. Matka w domu mi tłumaczyła, że tam mordują dzieci takie jak ja, żebym się nie oddalał od domu. To taka migawka z dzieciństwa. Ale warto kilka słów powiedzieć o zamierzchłej przeszłości, co to byli za Żydzi w Łomazach i co oni znaczyli w Łomazach. Oni osiedlili się w Łomazach w drugiej połowie XVI wieku.
i w XVII wieku stanowili silną gminę i ośrodek kultury. No i tam opowiadam, bo to jest nieprzyjemne. Ja się pytam, czy wszystkie ciała oni zabrali. On opowiada, że nie, mówi nie. I no a dlaczego? A bo pieniądze Żydom się skończyły. Przecież oni społecznie tego nie robili. To tam większość ciał zabranych, ale gdy tam skończyła się egzekucja, strzelanie, stawiono, ocalono jeszcze na moment około 24 młodych, silniejszych Żydów. Kazano im zasypać tamten dół i po zasypaniu dołu przyprowadzili do następnego dołu. Tutaj był następny dół wykopany. I nad tym, i w tym dole ich zastrzelono. Około 25, no tak 50-50. I oni tu spoczęli. 19 sierpnia rozpoczęto przeszukiwanie domów żydowskich w Łomazach, podejrzewając, że ktoś się ukrył. I istotnie 30 kilka osób złapano i przyprowadzono je tutaj, nad ten dół, i tych 30 kilka osób rozstrzelano. Nie wiem, kto zasypywał, chyba już sołtysowi albo komuś nakazano zorganizowanie zasypania. Nie były ekshumowane stąd ciała. To jest mogiła, w której spoczywają Włochy. Skąd się je, pytamy go, skąd się, kto mu powiedział, że to jest święty las? Okazuje się, że on chały, podobno brzmiące słowo, w języku angielskim oznacza święty. Holy. Proszę, holy. No. No i on sobie wykombinował gower. To jest święty las. No ale dobrze. Faktycznie święty.